Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzisiaj zamiast dzień dobry będzie ho, ho, ho. Mamy Mikołajki i udało nam się zaciągnąć do drugiej kawy Mikołaja, który akurat przechodził i miał wolną chwileczkę. O, dzień dobry, dzień dobry. Czy Mikołaj w ogóle lubi kawę? No, jak trzeba pobudzić się do ciężkiej pracy, to dlaczego nie z panią Mikołajową? A pierwsza kawa Mikołaja to jest o której godzinie w takim wyjątkowym dniu? W wyjątkowym dniu Mikołaj zegarka nie używa i ma dużo pracy, mało kawy pije tego dnia. Raz, a porządnie, tak jak zresztą widać. To jeszcze prawie środek nocy dla niektórych. Tak. Mikołaj, o której Mikołaj zaczyna pracę 6 grudnia? Maćku, drogi synu, no pytania może za chwilkę, bo to do starszej osoby tak na dzień dobry, przed dniem pełnej pracy. Poczekajcie, poczekajcie. Ja tu się przygotowałem specjalnie i mam prezent, bo Mikołaj jest od prezentów. Więc może od tego zacznę. Tu jest mój wór. O, pokażę go wszystkim, proszę bardzo. Trochę mały. No, ale proszę, jaka zawartość. Ale proszę, zapakowałem. To dla mnie? Proszę, dla całej ekipy proszę tu pokazać. O! O. Proszę tak. Bardzo. O, piękna bombeczka, dziękujemy. O wsparcie musimy się przygotować. O, ciepier, bo Mikołaj stary. O, proszę to sobie pomóc. O, świąteczna atmosfera wszystkim się musi udzielać. Mój drogi przyjacielu. Super, to oznacza, że byliśmy chyba grzeczni. Ja tak nie wiem jak dżachać. No to się chyba okaże, nie? Czy przyjdę do niego. O. Dobrze, czy tego dnia Mikołaj, znaczy są dwa rodzaje prezentów. Prezenty i rózgi, dwa rodzaje rzeczy, które Mikołaj wręcza. Czego więcej wręcza? Czego więcej wręcza? No oczywiście, że prezentów najmłodszym. No dorośli nieraz no oczekują, że dam im rózgę, ale Mikołaj jest dobry, ma dobre serce i patrzy w to serce z wysokości na ludzi i daje zawsze ludziom szansę. I wykorzystują. Razem, tak, poprawiają się. Szczególnie tutaj u nas w Opolu, na Opolszczyźnie są dobrzy ludzie. To muszę przyznać. Tak. Ci dorośli też są dobrzy. Tak, tak, tak. Szczególnie muszę wam przyznać, że ostatnia ta zmiana, bo ja jestem, śledzę te wszystkie sprawy, śledzę i muszę wam przyznać, że z tej mąki będzie dobra buła. Będzie dobry chleb. Przepraszam, tak. Ale znów takie pytania, takie tematy. Ja jeszcze nie dokończyłem tej bombki. Tu dla całej ekipy, która mnie tu zaprosiła, ale tu trzeba nadmuchać, proszę. To ja muszę dmuchać, zawiązać. Tak? Jako reprezentant ekipy. Tak, tak. Aż się boję. Uwaga, dmuchamy i zawiązujemy. Jeszcze, jeszcze. Od razu jest próba alkoholowa właśnie. O, proszę zawiązać. Nic nie wyskoczyło. No, proszę zawiązać. I uwaga. Drogi Macieju, mój synu, proszę. O, a, ciężko o. Idzie. Ćwiczenie czy nie mistrza? Mamy. Teraz będzie. Już pewnie zauważyłeś, że w środku jest jakaś karteczka. No proszę poruszać tak. Jest, tak. O, tak, i odkryłeś. I drogi mój przyjacielu. Jeszcze wiążemy. O, widzę, że na lekcjach plastyki ZPT różnie to bywało. Właśnie różnie. Proszę tą karteczkę wyciągnąć i przeczytać. To muszę chyba... Tak, będzie głośno, proszę się przygotować. No, więcej siły trzeba dać. O! Ciepier, jest karteczka, proszę. Czytamy i w imieniu całego zespołu trzeba wykonać to zadanie. Co tam moje elfy przygotowały? Posprzątaj dzisiaj swój pokój. Ja będę cię obserwował. Ma to być dzisiaj zrobione. Pokój to pół biedy, gorzej jakby była kuchnia. No, to już tam z małżonką proszę się porozumieć. Dobrze, to wracając do moich pytań. Czy politycy też dostają prezenty, czy raczej oni zasługują na rózgi? No, wszystkim prezentów dać nie mogę. Tak jak powiedziałem, części należy się ta rózga, upomnienie i szansa. Szansa. W przyszłym roku zapewniam was wszystkich, że będzie rok bogaty i będzie najlepszy. Przecież wiecie dlaczego. Bo wybory będą. Jak przypuszczam, no tak może być. To którym politykom z Opola Mikołaj dałby rózgę, a którzy zasłużyli na prezent?
Myślę, że mieszkańcy by to najlepiej ocenili i wręczyli odpowiednim osobom prezenty lub rózgi. Ja bym dał pstryczka takiego w nos jako upomnienie, co by mogli bardziej dla ludzi i do ludzi być, do mieszkańców waszego regionu. Tak, tak bym zrobił. Jakiś ale im dzieciom dałbym prezenty. Ale nazwiska jakieś padną? Mikołaj jest apolityczny. Nie. Mikołaj lubi mieć świadomość i jest oczytany. Ja bym ludziom radził poszerzać horyzonty. I tu bym postawił kropkę. To można powiedzieć, że to jest takie lokowanie produktu, ukryty przekaz. No, zaprosiliście Mikołaja, inteligentni odczytają. Dobrze, czy bycie świętym Mikołajem to jest dobra fucha? No, mówiąc tak poważnie, bardzo dobra. Ile zarabia święty Mikołaj? Zależy od Eli. Czyli jeżeli, bo Mikołaj ma dobre serce i lubi odwiedzać dzieci w szpitalach, w przedszkolach, w stowarzyszeniach i wtedy cieszy się ich uśmiechami. Ale lubi też odwiedzać dzieci polityków, biznesmenów. No i wtedy należyta wypłata musi być. No przecież renifery za darmo nie przylecą. Trzeba zatankować renifery. Trzeba zatankować, paszę im kupić, młody przyjacielu, paszę. No to ile zarabia Mikołaj? Mikołaj? 100 złotych monet to jest dobra opłata na paszę dla renifera za taką wizytę. Tak. I to w jeden dzień Mikołaj zarabia tyle, że przez cały rok się może utrzymać? No musi. Nie ma musi. No, takie bombki otrzymują najmłodsi ze swoim imieniem, żeby za rok zaprosić go ponownie. I tak. Przez rok. A jak to Mikołaj robi, że w ciągu jednego dnia, właściwie jednej nocy jest w stanie wszystkie dzieci na świecie obdarować? Bardzo dobre pytanie. No, Mikołaj ma dużo pomocników. Nieraz elfy zostawiają na tarasach pod kominkiem, a nieraz sam Mikołaj przybędzie. Zapyta o zdrowie, opowie bajkę, no i nieraz da pstryczek w nos, żeby się poprawić. Mikołaj jeszcze wchodzi przez komin czasem? Ale jak, te uszczypliwości... Nie, absolutnie, ja nie było żadnych uszczypliwości. Zostawił na bok. Radzi sobie. Radzi sobie. No dobra, jak w środku nocy wchodzi, dajmy na to przez ten komin, czy przez dziurkę od klucza, trafia gdzieś tam do sypialni i trafia na jakąś sytuację damsko-męską dla dorosłych? Się uśmiecha. Wszystko jest dla ludzi. Nie przeszkadza. Nie. Wykonuje swoje obowiązki i wychodzę. I nikt o niczym nie wie, a później znajduje niespodzianki. No trochę zdradziłem to dzisiaj, ale tak to wygląda, że najczęściej właśnie pod dywanem, pod łóżkiem, w miejscu, gdzie dziecko napisało w liście, gdzie chciałoby otrzymać prezent, tam ów go znajduje. No to trzymamy kciuki za Mikołaja, żeby dzisiaj dał radę. Dziękuję. Mikołaj zawsze daje radę. Musi. Nie ma innej opcji. Dzielnie próbuję walczyć. I mam taki przekaz dla rodziców, drodzy Państwo. Nic tak nie cieszy Mikołaja, jak i dzieci, kiedy nie te ptaki z procy strzelające, nie ta lalka w trumnie, ale kiedy to ojciec i matka bawią się z dzieckiem. Inwestujcie w swoje dzieci. Jak nie nauczycie ich bawić się teraz, to w gimnazjum ich nauczą. I to już będzie za późno. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy bardzo Mikołaju za wizytę. Zapraszamy do nas na kawkę za rok. Postaramy się być grzeczni i posprzątamy te pokoje. Będę was obserwował z wysokości.